Dzień dobry Państwu, witam na moim kanale. Wielu tak zwanych ekspertów internetowych, którzy się dla Was przedstawiają, wypowiadają się na temat tego, co nadchodzi i co już zostało zaanonsowane podwyżkami cen gazu, energii elektrycznej i te ceny dla odbiorców indywidualnych na razie są przez obniżkę VAT-u na przykład na gaz z 23% do 8% jeszcze są hamowane, ale już na pełną skalę to pójdzie od 1 maja. Ci eksperci internetowi tłumaczą, drodzy Państwo, nadchodzącą w Polsce inflację o tym, że jest dodruk. Dodruk pieniądza. Że ktoś będzie drukował pieniądze i w wyniku tego będzie inflacja. Takie rzeczy można opowiadać, drodzy Państwo, przedszkolakom. Bo kto ma drukować te pieniądze, tak? Mennica. I co, mennica rozda te pieniądze ludziom, tak? Tak uważacie? Otóż nie ma czegoś takiego, drodzy Państwo, jak dodruk pieniądza. Dlatego, że trzeba wiedzieć, jak działa system finansowy. Rząd polski, rząd niemiecki, rząd francuski, rząd amerykański nawet nie ma prawa samodzielnie drukować swoich pieniędzy. Tak, swoich pieniędzy. W Ameryce jest dolar, w Polsce jest złotówka i te pieniądze wprowadzać do obiegu w prosty sposób, płacąc urzędnikom lub za roboty publiczne. Bo to jest właśnie system finansowy. System finansowy, jeżeli ktoś nie będzie Wam tłumaczył, że to wszystko leży w gestii korporacji Rothschild i grupy kapitałowej City London Corporation, to tego typu analizy, drodzy Państwo, nie mają jakiegokolwiek znaczenia. Mówię tutaj o ekspercie Trader21 Cezary Głuch. Konsorcjum Rothschilda jest właścicielem spółki akcyjnej Narodowy Bank Polski, czyli centralnego banku, który drukuje złotówki. I Mateusz Morawiecki nie ma prawa wziąć ani jednego worka złotówek wydrukowanego z maszyn drukarskich w tym banku. Inflacja, czyli zwiększenie się podaży pieniądza, będzie wywołana podwyżkami cen gazu, energii elektrycznej, co spowoduje wizytę przedsiębiorców w bankach, gdzie są ich konta i będą musieli regulować te rachunki oszczędnościami. I tutaj na podstawie artykułu. Polacy mają na kontach już ponad 1 bln zł. W lutym 2001 roku po raz pierwszy w historii Polacy zgromadzili w bankach ponad 1 bln zł, oczywiście po denominacji. Dane Narodowego Banku Polskiego na temat depozytów gospodarstw domowych mówią o tym, że na kontach zwykłych, oszczędnościowych i lokatach zgromadziliśmy zawrotną sumę około 1 602 000 zł. To dotyczy zarówno kont prywatnych, jak i kont firm. W lutym 2021 Polki i Polacy na kontach i lokatach zgromadzili 1 600 000 000 zł, to 95 miliardów więcej niż przed rokiem. Dla porównania w 2020 z budżetu państwa wydanych zostało prawie 505 miliardów złotych. Po uwzględnieniu inflacji i opodatkowania na rocznej lokacie oszczędzający mogą tracić w najbliższych latach około 2-3% kapitału rocznie. I tutaj wracamy do banku centralnego. Najpierw przykład, kryptowaluty. Słyszeliście o tym, że na przykład ci, którzy udostępniają swoje komputery do operacji na kryptowalutach, zarabiają
od tego algorytmu poszczególnych walut Bitcoina, Dogecoina i tam różne te kryptowaluty, których jest kilkaset. I to się nazywa kopanie. Natomiast kreacja pieniądza w obecnym systemie finansowym polega na czym? Na kredycie. Jeżeli bank udziela kredytów, księguje, drodzy Państwo, aktywa i na podstawie tego kredytu, który udzielił, tak, udziela następnego kredytu i jeszcze następnego. A pieniędzy do ręki bezpośrednio nie daje, tylko to istnieje w formie zapisu na rachunku bankowym. To jest właśnie ten pieniądz wirtualny, pieniądz elektroniczny. Gdyby doszło do sytuacji, że ludzie przyszliby po fizyczne, papierowe pieniądze, a bank nie ma tych pieniędzy, to dzwoni do Narodowego Banku Polskiego, do Centralnego Banku Polskiego, tak? I dostaje na podstawie tych zapisów księgowych realne, prawdziwe, papierowe pieniądze. U siebie skreśla te zapisy, a w zamian za to dostaje papierowe pieniądze, za które musi zapłacić pewną prowizję dla Centralnego Banku. Czyli przykład kreacji pieniądza dzisiaj w Polsce. Powtarzam jeszcze raz. Pieniądze nie powstają w ten sposób, że bank drukuje i ktoś te pieniądze wprowadza do obrotu, dokonując zakupu towarów i usług, tylko pieniądz powstaje w wyniku kredytu, kreacja. Klient wpłaca do banku 1000 zł. Pieniądze zostają przekształcone w pieniądz elektroniczny, czyli zapis. Bankierzy, wiedząc, że klient w większości wypadków będzie używał pieniądza elektronicznego, wpłacają wymagane 3,5% do banku centralnego rezerwy. Resztę pieniędzy bank komercyjny może wykorzystać na udzielenie pożyczki innemu klientowi. 935 zł z 1000 zł, 3,5% zostaje wpłacone na konto pożyczkobiorcy. Pieniądze te nazywają się wkładem pochodnym, a sama transakcja to tworzenie wkładu pochodnego. Osoba posiadająca pożyczkę wpłaca te pieniądze na konto, obojętnie w którym banku, innej osoby, w zamian za jakąś rzecz czy usługę. Punkty od 2 do 4 powtarzają się. Pieniądze pożyczone wracają do banków jako wpłaty na rachunki osób prywatnych. Wpłaty te służą do udzielania kolejnych pożyczek przez bank. Bank powtarza te czynności do granicy, której przekroczenie grozi zachwianiem płynności płatniczej. W powyższym wypadku operacji takich można dokonać 10 razy, czyli do momentu, gdy rezerwa gotówkowa pochodząca ze wszystkich operacji opartych na pierwszej wpłacie, punkt 1, będzie równa 1000 zł, wszystkie te operacje wykreują zysk równy 28 571 zł. Jednak rzeczywisty przyrost pieniądza będzie wynosił 27 571 zł w formie pieniądza elektronicznego. Kwota ta jest mniejsza o pierwsze 1000 zł istniejące w formie gotówkowej. Obecnie 95% istniejących pieniędzy zostało stworzonych w ten sposób. Banki mogą kontynuować ten system tylko dzięki pomocy ze strony rządu. Rząd, wydając prawny środek płatniczy, zezwala na jego wykorzystywanie do wypłacania prywatnych kredytów. W dodatku to rządowe sądy egzekwują długi oraz wydają regulacje, by chronić ten system. Dbają także o jego wiarygodność, nie informując społeczeństwa o sposobie, w jaki powstają pieniądze. Czyli o tym, że banki między sobą wymieniają zapisy księgowe, niekoniecznie, drodzy Państwo, dysponując realnym, fizycznym pieniądzem. A z tego wynika, że realna czy rzeczywista inflacja powinna każdego roku przekraczać, drodzy Państwo, nawet 100%. Dlatego, że niektóre banki kreują większe ilości kredytów, niż posiadają po prostu w danej chwili realnie pieniędzy. Tak więc nie ma czegoś takiego jak dodruk pieniądza i pojawiają się nowe worki
na rynku. Bo pieniądz powstaje tylko i wyłącznie w postaci, drodzy Państwo, kreacji kredytu. Jest wykreowany kredyt, są wykreowane pieniądze i dopiero na tej podstawie banki mogą domagać się za prowizją pieniędzy od banku centralnego. Jeżeli bank centralny nie zechce pożyczyć, udzielić pożyczki z prowizją, czyli jakby to powiedzieć, kupić te pieniądze elektroniczne za pieniądze papierowe, to wtedy bank komercyjny może prosić drugi bank komercyjny o zakup pieniądza elektronicznego w zamian za gotówkę, ale wtedy prowizja jest wyższa. Tak więc ten Trader 21, drodzy Państwo, mówiąc o podwyższaniu, obniżaniu stóp procentowych, o tym, że będzie jakiś dodruk pieniądza, tak? Po prostu kłamie. Ja Wam przeczytałem artykuł, że Polacy mają na kontach ponad 1 bilion złotych. I teraz, żeby spowodować zmniejszenie się ilości oszczędności, tak? Jest stosowany bardzo prosty chwyt. Podniesienie cen gazu i podniesienie cen prądu elektrycznego. Przedsiębiorcy muszą zapłacić te rachunki, które dostaną o 200-300% większe niż obecnie. I z czego oni to zrobią? Oni zrobią to z oszczędności, które w tym momencie zostaną z ich kont przeksięgowane na konta dla elektrowni, dla gazowni, a tam już czeka podatek dochodowy, akcyza, VAT i dzięki temu rząd będzie miał pieniądze, a klasa średnia, tak to nazwijmy, te pieniądze straci. A ekspert w telewizji powie Wam, że gospodarka jest w złej kondycji, dlatego że była pandemia. Otóż nie, drodzy Państwo. Tak funkcjonuje system bankowy. Można mieć pieniądze, mając bank, w którym tych pieniędzy brakuje, albo nawet tych pieniędzy nie ma. Tak wygląda system bankowy. I system bankowy ma za sobą 800 lat rozwoju od wypraw krzyżowych, od czasów templariuszy, którzy to wprowadzili weksel, czyli też zapis papierowy potwierdzający wpłatę w złocie, które było zamknięte gdzieś w kufrze. I później te weksle między sobą wędrowały, niekoniecznie, drodzy Państwo, razem z sakwami złota. Jak widzimy, ten system bankowy na tej zasadzie funkcjonuje. Nikt nie wywiezie ciężarówkami z mennicy dodatkowych wydrukowanych pieniędzy, tylko pieniądze na rynku, które będą powodować inflację, pojawią się jako te zapisy elektroniczne właśnie z Waszych kont, czyli tego biliona złotych, o którym rozpisują się w tej chwili i portale internetowe, i gazety. I one będą w wyniku inflacji ubywać. Być może zakończeniem tej inflacji będzie denominacja, czyli znowu, tak jak w 1997 roku, pojawi się nowa złotówka i będzie przeliczenie na przykład 10 tysięcy złotówek na jedną złotówkę, bo inflacja dwucyfrowa to może być i 12%, i 22%, a może być i 99%. Tak więc, drodzy Państwo, rząd nie może drukować swoich pieniędzy, bo nie może zaciągać, uzupełniać deficytu przez zaciąganie pożyczek w centralnym banku. Czyli nie może drukować pieniędzy, bo nie jest właścicielem tego banku. Rząd jest tylko współudziałowcem w 30%. Resztę posiada konsorcjum Rothschilda i to one decyduje o ilości złotówek,
na polskim rynku. Rząd może tylko i wyłącznie się zadłużać i robi to drukując obligacje. Nie ma wpływu na podaż pieniądza. Dlatego jacykolwiek eksperci, drodzy Państwo, jacykolwiek, łącznie z Traderem 21, Cezarym Głuchem, który sobie może pisać książki, jakie tylko chce, ale jeżeli nie ma tam o tym, że rząd nie jest właścicielem swojego banku, czyli kraj nie może sam drukować swoich pieniędzy, tak, to ma wpływ na politykę monetarną i będzie decydowało o zadłużaniu się państwa. No bo rząd musi się zadłużać w bankach komercyjnych, a nie może fizycznie wydrukować pieniędzy. To już tak najprostszy schemat. Efekt jest ten sam. Czyli inflacja z długiem. A gdyby rząd mógł drukować pieniądze, drodzy Państwo, miał prawo druku pieniędzy na swoim terytorium, to byłaby inflacja bez długu. Zakładając, że rządziliby złodzieje, kryminaliści i, drodzy Państwo, ludzie niegospodarni. Żeby bank drukujący pieniądze, czyli centralny bank, należał do konsorcjum Rothschilda, które rządzi City London Corporation, tu przypomnienie, że City London Corporation to jest zgrupowanie światowych firm, korporacji, które prowadzi politykę na całym świecie, żeby razem kupować ustawy w sejmach, parlamentach, że na przykład leki to tylko te firmy sprzedają, a wy nie możecie handlować lekami, stacje benzynowe mogą mieć korporacje, a wy nie możecie mieć korporacji i kilku SB-ków. O to chodzi. Tak wygląda system finansowy, który jest kierowany przez korporacje. Żeby korporacja mogła drukować pieniądze, a te prawo było zabrane dla suwerennego rządu, musi mieć swoich ludzi w parlamencie, w Sejmie. I do tego służą wybory. Wszystkie partie są założone przez służby specjalne, drodzy Państwo. I wszystkie partie muszą wykonywać polecenia korporacji, bo są skorumpowane. I dlatego nie polecam kupowania książek Tradera 21. To by było wszystko na temat, jak funkcjonuje system finansowy świata pod kontrolą korporacji Rothschild. A to zaczęło się oczywiście od zakupu banku Fed w USA w 1913 roku i później łańcuszek objął praktycznie wszystkie banki centralne drukujące pieniądze na całym świecie przez system korupcji rządów. I tym optymistycznym akcentem, drodzy Państwo, skorumpowania wszystkich partii w Sejmie i tego, że wszystkie są założone przez służby specjalne, kończę swój wykład o ekonomii. Częściowo trzeba się zgodzić z Kaczyńskim, nawet może i w dużej części, w tej kwestii, że służby wszystkim sterują. Tylko, że on sam nie wie, jestem przekonany, Kaczyński, że służby nim też sterują. To wcześniej czy później, czy ja dożyję tego, różnie może być, bo to życie jest takie, że różnie może być, ale wcześniej czy później pewne fakty ujrzą światło dzienne. Ja im przypominałem, kiedyś był taki dobry program przed wyborami w 2001 roku u pana Andrzeja Kwiatkowskiego. Tygodnik polityczny, coś takiego było. I byłem tam z profesorem Rosati. To ta debata, tam ludzie się przekonali. Była mowa o rezerwie rewaluacyjnej i nadwyżce dewiz w Polsce. I nadpłynności banków. Kiedy Kwiatkowski mówi, że no w końcu to trzeba skonfrontować. Mówi, co ten leper mówi. Dlatego zaprosiłem pana profesora Rosatiego, specjalistę, ekonomistę, finansistę, żeby on, czy on już był wtedy ministrem, bo on był w rządzie Millera chyba, nie? Ministrem. Ale to mniejsza z tym.
I mówi, to skonfrontujemy. Kiedy ja mu zrobiłem ten wykład, że tyle jest nadwyżki dewiz, rezerwa rewaluacyjna, która leży, niewykorzystana w ogóle w Polsce, że banki mają nadpłynność, że wirtualne pieniądze tworzą, bo jeden bank robi lokatę w drugim, drugi w trzecim, trzeci w czwartym i z 1000 złotych robi się 1000000, a nadal jest 1000 tylko. Fizycznie jest 1000, a odsetki, prowizja liczona od 1000000 już jest. Bo każdy sobie liczy to wszystko. To Rosati przyznał rację. To był program, który był szokiem. Później Kwiatkowski mówi mi, że po jakimś czasie mi powiedział, że wie pan, ile ja miałem problemów? Że ja to puściłem pana z takim autorytetem, uważanym za autorytet, a tu leper usiadł, chłop prosty i mu zrobił wykład na ten temat. I oni zaszokowani, bo ja korzystam z doradców, ekspertów i czytać uczono mnie. A więcej nie trzeba. U nas usty zostały bez zmiany, my chcemy zmienić usty. Dlatego przy okrągłym stole wypadła decyzja, że prawica w Polsce nigdy nie będzie puszczona do władzy. Bezpieka tworzy tam partię liberałów, którzy nigdy nie obniżyli żadnego podatku, partię patriotów, którzy ratyfikowali, negocjowali traktat lizboński i go zachwalali. No, to wszystko jest lipa, to jest teatr. To wszystko jest teatr. Natomiast tutaj macie państwo przedstawicieli, którzy naprawdę chcą zmienić wartości. Wartości tkwiące za tym, nie zmieniać koryto, nie zmieniać świnie przy korycie, tylko koryto zabrać, prawda? To jest zupełna zmiana ustroju. To jest, ja na przykład mówię często tak, przecież mi nie zależy, żebym był prezydentem, to wam powinno zależeć, żebym był prezydentem, ja? Dla mnie to jest ciężka praca, będę musiał jeszcze jakieś dzieci głaskać po główkach, prawda, wstęgi przecinać, poza ważnymi sprawami będę czego nie znoszę, przemówienia okazjonalne wygłaszać, prawda, no to jest dla mnie ciężka praca. To w waszym interesie jest, żeby trochę wrócić do normalności, a nie w moim. Ja sobie dam radę. Przeżyłem komunę, przeżyję socjalizm. Ja w tej Unii Europejskiej przecież mam, żyję jak Pana Boga za piecem, prawda?